Witajcie kochani w nowym filmie z cyklu Haul zakupowy. Dzisiaj będą to rzeczy stricte takie domowe i odwiedziłam w sumie dwa sklepy plus jedno co do mnie przyszło, co wcześniej już sobie pozamawiałam z AliExpress, więc tak jak możecie zobaczyć po tytule, będzie to Home & You, będzie to TK Maxx, no i tak jak wcześniej wspomniałam, AliExpress. Moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, zaprosić Was oczywiście do oglądania, jeżeli taka tematyka Wam odpowiada, zabierzcie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie ślad po sobie w postaci komentarza, a my co? Zaczynamy! Dobrze, moi drodzy, zanim rozpocznę pokazywanie Wam tych rzeczy, na które się zdecydowałam, które kupiłam, jeszcze taka mały wstęp, mała zajawka odnośnie koloru ust moich, bo wiem, że nieraz ktoś o takie rzeczy pyta i powiem Wam szczerze, że ja przy takiej ilości filmów, jakie nagrywam, gdzie ja bawię się kolorami, bawię się paletami, bawię się szminkami, błyszczykami i tak dalej, konturówkami, byłoby mi naprawdę trudno zapamiętać, który odcień, którą pomadkę, który błyszczyk, którą konturówkę, czy daną paletę, którą miałam do danego filmu. W związku z czym, mówię, za pamięci, mówię Wam, że jest to Moi Luxe Velvet i to jest numer Reckless. Przepiękna czerwień. Postaram się Wam również też zrobić taką małą przebitkę, żebyście sobie zobaczyli, ale jest to naprawdę piękny kolor. I jedna z Was mi kiedyś napisała, że w każdej czerwieni wygląda przepięknie. Otóż kochani, tak nie jest. Pamiętajcie, że czerwień jest trudnym kolorem i nie zawsze jeden czerwony odcień będzie pasował do każdego typu karnacji, typu urody. No tak nie jest, bo to jest uwarunkowane od wielu czynników. Ale dobrze, kochani, przecież ten film nie jest o kolorystyce i nie jest o pomadkach, a wręcz przeciwnie, jest to film poświęcony cudownym rzeczom do domu. Wiecie, że ja kocham tworzyć, kocham kombinować, dekorować i zawsze jak gdzieś mogę jakąś perełkę dorwać, to jestem wręcz przeszczęśliwa, bo to powoduje, że ten mój dom wygląda bardziej przytulniej, jest taki właśnie ciepły i przede wszystkim rzeczy, którymi się otaczam, są naprawdę mocno wyselekcjonowane. Ale Wy już o tym wiecie, bo już dłuższy czas mnie zapewne oglądacie, więc wiecie, na co kładę nacisk. Ale dobrze, dosyć gadania. Kochani, może zacznę od pierwszej rzeczy, która do mnie przyszła z AliExpress. Jest to taka foremka silikonowa, spójrzcie. Ja pomyślałam o tym, żeby, wiecie co, robić tutaj też te moje serniczki na zimno. Nieraz jest tak, że zostanie nam jakiś właśnie serek śmietankowy, czy trochę jogurtu i nie mamy pomysłu, co z tym zrobić. I pomyślałam sobie, że właśnie będę robiła takie malutkie, jak to się mówi, takie malutkie babeczki, no zwał jak zwał. Będę chciała tutaj wylać czekoladę, wziąć ją, schłodzić, żeby ona była taka fajna, twarda, a później wypełnić te kule, te półkule właśnie tym nadzieniem, tym serkiem, zalać później znów czekoladą. No i taki deserek, powiem Wam szczerze, to będzie też coś fajnego i myślę, że miłego dla oka. No, już pomijam, jeżeli chodzi o doznania. Postaram się oczywiście Wam podlinkować tę formę, jeżeli będziecie sobie chcieli z tego skorzystać. O dziwo, bardzo długo na nią czekałam. Jak wiecie, teraz trzeba jakby zamawiać znacznie wcześniej, jeżeli chcecie coś sobie kupić na święta, jeżeli chodzi o dekoracje, czy nawet na ten okres jesienny, halloweenowy, więc wszystkie dekoracje, ja powiem Wam szczerze, zamawiałam już w lipcu, niektóre w czerwcu, niektóre dopiero teraz do mnie docierają, więc powiem Wam szczerze, śpieszcie się, ale wiem, że warto. Cena, nie pamiętam, ale chyba wydaje mi się, że to był koszt 12 zł. Postaram się, albo dziś Wam tutaj ta cena wyjedzie, albo zwyczajnie w świecie dam Wam link do tego zakupu, tego sprzedawcy. Kolejne rzeczy będą to rzeczy z TK Maxa. Ostatnio właśnie chodziłam i szperałam czegoś na jesień, bo tak
taki był mój zamiar, wiecie? Stwierdziłam, że jak po pracy będę wracała, to sobie po prostu podjadę do Galerii Mocinę i tam wejdę do TK Maxa, żeby poszperać właśnie w tych jesienno-halloweenowych ozdobach. I powiem Wam szczerze, że było dużo fajnych produktów, przedmiotów, ale jakby nic takiego szczególnego mi w oko nie wpadło. Nie wiem, postaram się jeszcze raz może w przyszłym tygodniu tam odwiedzić ten sklep i zobaczę, może coś dokoptowali, ale słuchajcie, ja i tak mam bardzo dużo ozdób. Przygotowuję również dla Was bardzo ciekawy film, więc czekajcie, bo będzie tam też mnóstwo inspiracji właśnie na jesień. Ale dobrze, dosyć tego. Skusiłam się na świece. Wiecie, że ja kocham, uwielbiam świece Yankee Candle, natomiast jak jestem w TK Maxx, wiem, że zdradzam moją miłość do Yankee, ale uważam, że tam również jest przepiękny wybór świec. Ja się zdecydowałam na świece Devu Home, cokolwiek by to nie oznaczało, nie znam tej marki, ale powiem Wam, że zapach jest piękny. Zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. No, detale też niektórych świec mnie po prostu powalają. Ja ten słoiczek pewnie sobie do czegoś wykorzystam, ale zapach jest nieziemski, to jest taki naprawdę już mocno jesienny zapach i jeżeli miałabym go do czegoś porównać, to będzie to na pewno palone drewno, będzie tutaj odrobinka rumu, odrobinka whisky, troszeczkę wanilii, ociupinkę, będzie tutaj też czarny pieprz, ale głównie to będzie taki, wiecie, teraz chyba nie można tego robić, ale ja pamiętam z dzieciństwa, że kiedyś się paliło liście. Zebrane liście, zgrabione liście, które opadły z drzew, podpalało się i się robiło taką, powiedzmy, naturalną ściółkę. To był tak specyficzny zapach, duszący, no bo wiadomo, to dym, ale powiem Wam, że on był tak specyficzny, tak fajny, bo te liście były mokre. Nie umiem Wam tego opisać. Nie wiem, czy ktoś w ogóle z Was pamięta z dzieciństwa właśnie takie te zapachy jesienne. No, cudo. I to mniej więcej też tak pachnie, ale bardziej bym tutaj też powiedziała, że jest to mieszanka właśnie takich przypraw, kory cynamonu, właśnie tego pieprzu, odrobinka kardamonu, no i trochę tej wanilii jak najbardziej, ale tutaj bardziej bym poszła w takie te dymne zapachy. Przecudowna. Jej cena to 29,99, więc jak najbardziej stwierdziłam, że to jest czas na to, żeby sobie coś takiego zakupić. Kolejną rzeczą, na którą się zdecydowałam, to jest taki przybornik. On był w tych wszystkich dodatkach do łazienki, ale stwierdziłam, że ja tutaj u siebie mam pędzle i mam tak naprawdę w różnych pudełkach, więc żeby tutaj to wszystko ładnie ujednolicić sobie, stwierdziłam, że taki pojemnik będzie najlepszy. On jest ceramiczny, tutaj ma przegródkę i może dobrze, że ta przegródka jest, bo będę mogła sobie tutaj też właśnie selekcjonować na użyte pędzle i te, które są jeszcze czyste, więc no myślę, że akurat tak, to będzie dobre miejsce. Tutaj jest przyklejona taki pasek przyklejony z takimi cyrkoniami i koszt, powiem Wam szczerze, to 39,99. Czy cena jest adekwatna do produktu? Myślę, że w tym przypadku tak, ponieważ to nie jest plastik, tylko to jest ceramika i widać, że ona jest naprawdę porządnie wykonana, bo to jest gruby materiał. To nieraz, jak właśnie gdzieś tam szukałam takich łazienkowych dodatków, to niektóre są po prostu puste w środku i one są leciutkie i przez to są tańsze. Natomiast tutaj powiem Wam, że to jest sztos, to jest rewelacja. Będzie to na pewno przedmiot, który przepięknie będzie pasował tutaj do tej mojej toaletki. No myślę, że tak. I jeżeli chodzi o rozmiary, tak samo idealnie będzie się tutaj komponowało. Także jak najbardziej ta rzecz wpasuje się w klimat i wystrój mojego studia. Czy ja powiedziałam, że ten film będzie krótki? Tak, będzie krótki, ponieważ czekają nas jeszcze tylko dwie rzeczy, a mianowicie pościele z Home & Young. Wzięłam sobie jeden taki komplet. On jest chyba z bawełny. Tak, nie. 50% bawełna i 50% poliester. Rozmiar 200x220 i
Ja skorzystałam z tej promocji 10 zł na drugi produkt. W związku z czym stwierdziłam, że to jest najlepszy moment na to, żebym właśnie kupiła sobie nową pościel, ponieważ jak wiecie, ostatnio robię mnóstwo porządków i w kuchni, i właśnie w garderobie, i w tych takich przedmiotach domowych. No i też oczywiście padło na pościele. I ona w normalnej, standardowej cenie była za 249 zł. Przepiękna. Ona jest szaro-biała i do tego ma taką czarną lamówkę. Postaram się oczywiście Wam wszystko na zbliżeniach pokazać, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak ona wygląda, jak się prezentuje. Natomiast tutaj już Wam mogę pokazać rysunek, jak ona wygląda. Więc mam nadzieję, że ona będzie dobrze mi służyła na lata. To, co zawsze Wam powtarzam, jest... dość szorstka, wiecie, w dotyku, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jak się wypierze, jak się już ubierze pościel, będzie ładnie się prezentowała, bo też nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby te wszystkie moje pościele wyglądały ładnie, no i oczywiście przy okazji, żeby też były miłe w dotyku. W ramach tej promocji właśnie zdecydowałam się na drugą pościel. Ta już jest czarna. Czarna i ona jest satynowa. Poczekajcie. Komplet pościeli satynowej. Natomiast tutaj mam napisany skład. Jest tutaj ona w 100% wykonana z bawełny. Również rozmiar 200x220. I ona kosztowała 199 zł. Naprawdę tańszy produkt był za 10 zł. Tak, a w sumie zapłaciłam za te dwie pościele 259 zł. Więc no... myślę, że się opłacało. W każdym razie powiem Wam, że ta pościel, o, może tu Wam pokażę, jak ona wygląda. Przepiękna, ma taki bardzo fajny, charakterystyczny też wzór. Taki troszkę Versace, bardzo mi się podoba. A powiem Wam szczerze, czarnych pościeli mam chyba dwie. I też z Home & You bardzo dobrze mi się sprawdzają, aczkolwiek to nie są takie czyste czarne jak ta, tylko są z jakimiś domieszkami innych kolorów. Natomiast właśnie brakowało mi takiej czarnej, typowo czarnej, którą będę mogła, do której będę mogła dodawać różne dodatki, ale tutaj myślę, że chyba pójdę w połączenie bieli z czernią. Wiecie, że ostatnio jestem straszną maniaczką, jeżeli chodzi o paski czarno-białe. Jest też jedna taka pościel właśnie czarno-biała w pasy. I też się na nią czaiłam, ale powiem Wam szczerze, czekam teraz na właśnie podobną promocję jak ta, czyli 10 zł na drugi, tańszy produkt. I na pewno ona wyląduje w moim koszyku. I tyle, kochani. To wszystko, co chciałam Wam pokazać, czym chciałam się z Wami podzielić. Tak jak powiedziałam, to nie będzie długi film, ale zależało mi na tym, żebyście zobaczyli inspirację, żebyście zobaczyli, że naprawdę chodząc po sklepach możecie znaleźć świetne perełki. Nawet przeglądając AliExpress też coś fajnego możecie dla siebie znaleźć. Wiem, że też czasem piszecie, jak ja to robię, że ja po prostu zawsze na AliExpress coś fajnego znajdę. Wiecie co? Niestety to jest moment, to jest inaczej. To są zakupy, które pochłaniają mnóstwo naszego czasu. Więc ja już teraz, robiąc zakupy na AliExpress, naprawdę wchodzę już w rzeczy, których potrzebuję. Kiedyś robiłam tak, że po prostu gdzieś tam miałam wolną chwilę, to przylatywałam wszystko jak leci. Natomiast teraz już robię totalną selekcję. Wiecie, że wkręciłam się teraz w różnego rodzaju desery, takie w zdrowszych wersjach. Więc tutaj też szperam i poszukuję właśnie takich, czy to foremek, czy jakichś takich blach, przedmiotów, które mają mi posłużyć w przygotowaniu tych wszystkich fajnych dań. Przymierzam się, wiecie co, jeszcze do takiej dużej formy do pieczenia gofrów. Zobaczymy, bo mam też bardzo fajny przepis właśnie na gofry do piekarnika. No zobaczymy, ale to mówię, to jest jeszcze jakby czas odległy. Wiecie, że najprostszym sposobem jest właśnie wrzucenie takiego ciasta do gofrownicy. Ale dobrze, kochani, to wszystko, bo już odbiegam od tematu. Napiszcie mi, co sądzicie o tych przedmiotach, czym się ostatnio zainspirowaliście i co Wy kupiliście, czy to na promocjach, czy na jakichś takich wyprzedażach jesiennych, czy już w ogóle czujecie tę jesień i również gdzieś tam szukacie takich dekoracji jesiennych dla swojego, do swojego mieszkania, dla swoich przestrzeni.
I jeżeli tak, to co to takiego jest? Ja, tak jak powiedziałam Wam na samym początku tego filmu, będę przygotowywała dla Was inspiracje jesienne i mam nadzieję, że też tam gdzieś podpatrzycie te rzeczy, którymi ja będę chciała się z Wami podzielić. Dobrze, kochani, to wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić ślad po sobie w postaci komentarza. A my co? Widzimy się w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao! With me, my mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late.